Cześć YouTube, dzisiaj dosyć krótki materiał, który będzie swego rodzaju odpowiedzią na coraz to częściej pojawiające się pytanie odnośnie frameworku frontendowego do ASP.NET. Wiele osób, które zaczęło swoją przygodę z programowaniem od strony backendu i chcące tworzyć aplikację przekrojowo, czyli zarówno backend, jak i frontend, na pewnym etapie zadaje sobie pytanie, czy czy też jaki framework nadaje się do ASP.NET. I to pytanie pojawia się pod różnymi postaciami. Na przykład pytanie, czy Angular lub Vue jest odpowiedni do ASP, albo na przykład, czy React jest lepszy do ASP od Angulara. I tutaj, moi drodzy, odpowiedź na to pytanie jest dosyć krótka i prosta, ale tym razem nie będzie to odpowiedź to zależy. Tylko w tym przypadku odpowiedzią jest to nie ma znaczenia. To, czy wybierzemy na frontend Reacta, Angulara czy Vue, nie ma znaczenia w kontekście integracji z backendem. API, które będziecie tworzyć, jest niezależne od swoich klientów. Także nieważne, jaka aplikacja kliencka będzie konsumować, to tak długo jak jest ona w stanie skomunikować się przez protokół HTTP, to może być to nawet aplikacja konsolowa. Także kwestia wyboru frameworka UIWAJowego jest to po prostu kwestia osobistych preferencji. Ja personalnie miałem styczność z tymi trzema głównymi frameworkami, i mam też swoje preferencje, ale nie chcę ich nikomu narzucać. Ten materiał mógłby się skończyć w tym miejscu. Ale jeszcze w ramach prezentacji komunikacji frontendu z ASP.NET Core przygotowałem małe demo, które składa się z backendu napisanego w ASP.NET Core 5 i trzech aplikacji klienckich odpowiednio w Reactie, Vue i Angularze. Także przejdziemy sobie pokrótce po ich kodzie i zobaczymy, jak wygląda komunikacja i czy różni się ona czymś pomiędzy tymi trzema aplikacjami. Także zaczynając od API, Mam tutaj bardzo prostą aplikację. Jest to aplikacja z listą To do, a konkretnie mamy tutaj tylko dwie akcje. Pierwsza akcja służy do pobierania zasobów serwera, czyli będzie to get, a druga akcja służy do wysyłania nowego tudu na serwer, a następnie w pewien sposób zapisze takie nowe tudu na serwerze. Także, jak widzicie, jest to bardzo proste API, tylko z dwoma endpointami. Także przechodząc do aplikacji klienckich, mamy tutaj najpierw aplikację reactową, która działa lokalnie u mnie na porcie 3000. I tutaj możemy zerknąć na kawałek kodu, który służy do komunikacji z backendem. Jak widzisz, komunikacja z backendem przez te dwie metody wygląda następująco. Najpierw, aby pobrać listę to-do, po prostu wysyłam zapytanie get na konkretny port na moim lokalności, ze ścieżką do kontrolera. I akurat w tym przypadku używam biblioteki Axios, która jest bardzo popularną biblioteką JavaScript, właśnie do wysyłania zapytania http po stronie klienckiej. Następnie, jeżeli chodzi o wysyłanie zapytania na serwer, no to tym razem posługujemy się już metodą POST. Wysyłamy ciało zapytania na ten sam adres, a następnie odpowiednio w tej aplikacji wyświetlamy te dane. Także jeżeli spojrzymy, jak wygląda frontend w Reakcie, tak widzisz, jest to dosyć prosta aplikacja. Jeżeli odświeżę stronę, to lista to zostanie pobrana oraz wyświetlana w tym miejscu. Jestem również w stanie dodać nowe to -do, także wpiszmy tutaj React UI i wyślijmy takie to do na serwer, klikając przycisk add. Jak widzisz, serwer przyjął taką wartość od aplikacji napisanej w Reakcie, a następnie zwrócił ją jako jedną z pozycji w liście todo. Także, jak widzisz, aplikacja Reactowa po prostu łączy się przez protokół http z naszym backendem. Także przejdźmy dalej. Mamy tutaj aplikację napisaną w view. I ponownie, jeżeli odświeżę stronę, tak widzisz, lista toodus została zaczytana z serwera, i w ten sam sposób będziemy mogli dodać nową wartość. Czyli niech to będzie na przykład view UI, która ponownie została wysłana na serwer, po czym zaciągnięta i wyświetlona w liście tudus w ten sposób. Także w ten sposób wygląda aplikacja napisana w view od strony UI. -a. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda ona w kodzie. Jak widzisz w kodzie, mamy tutaj również dwie praktycznie takie same metody, które służą zarówno do pobierania listy zasobów, jak i do wysłania zasobów na serwer. W tym przykładzie korzystam dokładnie z tej samej akcji z biblioteki Axios do pobierania, jak i do wysłania zasobów na serwer. Czyli zarówno React, jak i View może używać tego samego kodu do komunikacji z backendem. Także przejdźmy dalej do trzeciej aplikacji. Jest to aplikacja napisana w Angularze, i tutaj również, jeżeli odświeżę stronę, to zostaną pobrane nowe dane z backendu. I ponownie możemy dodać jeszcze jeden wpis, na przykład, jak to będzie Angular UI. Jak widzisz, tutaj również jesteśmy w stanie się skomunikować z backendem bez żadnego problemu. A jeżeli spojrzymy w kod aplikacji Angularowej. To jak widzisz, mamy dokładnie te same zapytania, jakie mieliśmy poprzednio zarówno przy View, jak i przy Angularze. Aby pobrać listę to do'sów, wysyłamy zapytanie GET do naszego API i analogicznie, żeby wysłać nowy tutu na serwer, to robimy to za pomocą metody POST, wysyłając ciało zapytania przez bibliotekę Axios. I tutaj również mamy praktycznie ten sam kod, który mieliśmy w aplikacji Reactowej, jak i w aplikacji View. Także jeszcze raz powtórzę, że wybór frameworka UI-owego nie ma znaczenia w kontekście komunikacji z backendem. To czy wybierzesz Reacta, Angulara czy Vue, to zależy tylko od Twoich preferencji. Jedynym punktem styku między aplikacją backendową a UI-ową jest polityka CORS. I tę politykę omawiam głębiej w moim kursie ASP.NET Core od postaw, ale może tutaj tylko pokażę, jak to wygląda od strony backendu. A konkretnie Startupie, gdzie mamy całą konfigurację naszej aplikacji, jak widzisz, musimy dodać tutaj konfigurację kursów, w której skażemy jakie, jakie źródła powinny mieć dostęp do naszej aplikacji. Jak widzisz, w tym przykładzie mamy tutaj trzy konkretne źródła. Pierwszy localhost jest to aplikacja Reactowa, następnie jest to aplikacja Vue. a trzecim hostem jest aplikacja w Angularze. Jeżeli nie miałbym tutaj skonfigurowanej polityki Cors. Dla konkretnej aplikacji, na przykład dla aplikacji Reactowej, czyli pozbędę się tej linijki, no to jeżeli uruchomię API ponownie, to teraz aplikacja Reactowa nie będzie w stanie połączyć się z tym backendem, ponieważ nie zezwoli na to same origin policy. Także przejdźmy jeszcze raz na szybko do aplikacji Reactowej. I jeżeli uruchomię narzędzia deweloperskie Chrome i odświeżę tą stronę, tak widzisz, na frontendzie nie pokazały nam się żadne rezultaty z backendu. A w konsoli dostajemy informację o tym, że dostęp do backendu, czyli localhost na tym porcie slash todo, ze źródła localhost 3000, czyli aplikacji reactowej, został zablokowany przez course policy. I tutaj mamy konkretny błąd. No access control allow origin header is present on the requested resource. Czyli jak widzisz, jedynym punktem styku, Między komunikacją aplikacji single page application a backendem jest poprawna konfiguracja polityki CORS.